też handluję. Bo ja jestem, mówić wam nie potrzebuję. Bo te czapkę i kosz pełen ja i wam zawód mój wskazuję. Mam interes bardzo wielki, co do jajek znajdziesz u mnie towar wszelki. Ja klientele swoje liczne mam, bo handelek dobrze znam. Kupcie jaja, kupcie jaja, za 5 groszy sztuki dwie. Moje jaja są świeżutkie, proszę przekonajcie się. Kupcie jaja, kupcie jaja, za 5 groszy sztuki dwie. Świeżutkie i smaczniutkie, proszę przekonajcie się. Kupcie jaja, kupcie jaja, za 5 groszy sztuki dwie. Świeżutkie i smaczniutkie, proszę przekonajcie się. Mam z jajami, gdy wam opowiem, to przyznacie wszyscy sami. Ciągłe kłótnie i udręka trwa z kucharkami i babami. Jedna mówi, jaja śmierdzą, te za małe, te wapniaki, inne twierdzą. Co mam robić z nimi, nie wiem sam, czy je perfumować mam. Kupcie jaja, za 5 groszy sztuki dwie. Moje jaja są świeżutkie, proszę przekonajcie się. Kupcie jaja, za 5 groszy sztuki dwie. Świeżutkie i smaczniutkie, proszę przekonajcie się. Kupcie jaja, za 5 groszy sztuki dwie. Świeżutkie i smaczniutkie, proszę przekonajcie się. Raz do Turcji się wybrałem, tam w haremie ja interes zrobić chciałem. Ale psiakość los nie sprzyjał mi, nieszczęście straszne miałem. Ledwie do haremu wchodzę, dwóch strażników cał za kołnierz mnie po drodze. A że sułtan już na miejscu był, więc krzyknąłem z całych sił. Wziąć mu jaja, zabrać jaja, niech na uczkę kultaj ma. Że z jajami do haremu jest nie wolno wchodzić jemu. Dała zgraja, wzięła jaja, w końcu wyrzucili mnie. Teraz chodzę bez nawiału, strasznie płakać mi się chce. Dała zgraja, wzięła jaja, w końcu wyrzucili mnie. Teraz chodzę bez nawiału, strasznie płakać mi się chce.